Grzegorz Gabor, to jest program Gości Dnia. Z nami zespół Animo Anima. Piękna żabka, która tutaj sobie wygodnie zasiadła. Żabka w koronie, jak widać, jako znak rozpoznawczy, a z nami dwie wspaniałe dziewczyny, Agata Gruszka-Zorychta i Sandra Grzybek. Dziewczyny, które mogą porwać do zabawy każdego z naciskiem na tych mniejszych, na wszystkich milusińskich. Witam, dzień dobry. Witamy. Już muszę Państwu powiedzieć, że przed samym programem było tu naprawdę wesoło. Nie wiem, co dzisiaj nam uda się tutaj przeprowadzić i zrobić, ale mam nadzieję, że będzie fajnie. Bo jak są z nami te dwie dziewczyny, to zawsze jest fajnie, bo miałem okazję niejednokrotnie być na imprezach, które dla dzieci mniejszych, większych animowały i było ciekawie i mam nadzieję, że dzisiaj też tak będzie. Ja też. Łączycie to, co nie każdemu się udaje. Pasję z pracą. Jak to robić? No to jest właśnie pytanie, jak my to robimy? Z radością my to zawsze robimy. No. I to się tak udało, że zarówno te zajęcia poranne, czyli nasza praca codzienna i to, co robimy popołudniem, to jest to samo, to jest takie tworzenie, zabawa z dziećmi i to jest przefantastyczne. A do tego da się to połączyć z dobrą kawą i z plateczkami, więc już jest w ogóle. Ale najpierw jest kawa, czy najpierw... Różnie. Najpierw jest kawa. Jest zależy, jak czas goni. Potem jest druga kawa, potem jest... Historia z dnia, potem jest ciasteczko, a telefon, potem... Telefon, jakieś tam tu zdjęcie, no mamy czas. No jest pięknie, a nie przedstawiliśmy tutaj jeszcze głównej bohaterki naszego programu. Znaczy to jest programu. Tylko jedna dziesiąta chyba jedna w sumie dziesiąta. Rodziny. Tak, bo to jest mąż. Ale taki mąż, motyw przewodni, tak. bo inna matka jest w domu, matka tylko jest w domu matka z dziećmi. Została z dziesiątką małych. Aha, ale nie zawsze wychodzą z domu. Nie przedstawiliśmy, ósemką, to no. Takie faux pas chyba z naszej strony. Imię nosi jakieś? Animo. Taki animek. Animek, a anima? A w domu. Anima żona. A skąd w ogóle pomysł na tą nazwę? Od animacji, od animowania, od tworzenia czegoś, od ożywiania czegoś, od kreowania jakichś nowych rzeczy. I to tym chyba najbardziej się zajmujemy, od tworzenia nowych zabaw i nowego pomysłu na spędzenie czasu, na nową piosenkę, na nową zabawę. Sandra w przedszkolu, Agata w świetlicy szkoły podstawowej numer 1. Nie macie czasami dosyć dzieci już w swojej pracy, żeby później jeszcze popołudniami jakieś animacje przeprowadzać? Nie, chyba to nawet pomaga, bo jesteśmy takie nakręcone jakby po całym tygodniu, że jak pada weekend, gdzie znowu są dzieci, to jest super, ale powiem raz, że miałam taką... sytuację, że nie do końca wiedziałam, gdzie jestem, bo graliśmy bardzo blisko mojego przedszkola w Chorzowie. I jakby pierwszymi widzami, którzy przyszli na nasz koncert, to była prawie cała grupa ode mnie z przedszkola i trochę się nie umiałam ogarnąć, czy tym razem już jestem ta bardziej na scenie, która animuje, czy nadal pani nauczycielka. Ale było zabawnie. Jest to bardzo pomocne, bo czasami dzieci się boją przyjść, jak nas nie znają i tak. Jak są jakieś dzieci albo z przedszkola, albo szkoły, które nas znają, to one od razu idą do wszystkich zabaw i ta reszta widzi, że nic się nie dzieje, są bezpieczni tak. I bez problemu też się włączają. To pomaga. Mhm. Jak się wasza współpraca rozpoczęła? Ja chyba wiem. Tak? Zaczęliśmy tak. Znaczy, bo my się znałyśmy jakby dużo wcześniej, tak. Ale potem była taka akcja, gdzie właśnie moja najlepsza psiapsiułka Agatka stwierdziła, że zrobię koncert charytatywny dla Jagody. Tak. I wymyśliłaś wtedy, że może piosenki Majki Jeżowskiej. Tak, Jagodowy Las się to nazywało w Chorzowskim Centrum Kultury. Zaprosiła do współpracy jeszcze chyba piątka nas była na początku. Sylwia była, Agnieszka. Monika i ja, tak, no i ty. No i tak się zaczęło i stworzyliśmy fajny koncert, który się okazał na tyle fajny, że szkoda było jakby go zamknąć po tej jednej imprezie. No i gdzieś tam od niektórych drogi gdzieś bardziej poszły w innym kierunku, no a myśmy już tak skleiły, już koniec. Tak, no a że już nudno nam było grać cały czas ten sam koncert, tak. To stworzyłyśmy bardzo podobny, ale oparte na innych piosenkach, na piosenkach Fasolek. Ale też przy każdej piosence jest inna taka integracyjna zabawa. No ale znowu nam się nudno zrobiło i zrobiliśmy trzeci koncert. No i Agatka się tak otworzyła na to wszystko i napisała tak, 13 piosenek i powstała płyta. Tak będziemy cały czas śpiewać coś czyjego. I macie swoje. Tak, mało swoje. Tego nadal pisze ją, jakby nie no. Da się, nie ma takiego, że jest koniec. Znowu nowy pomysł. I nie wiemy, czy to źle, ale dużo ludzi mówi, że te teksty takich trudach powstają. No. U nas nie. Truda to też takie tak imię. Lekko, tak idzie to. Tak. Miło. No. Ale to jest to fajnie, to jest sympatycznie, bo to wtedy łatwiej tworzyć jest tak. Chyba, jak jest i to jak nie jest taka ta straszna rzecz, taki jakiś przymus, tylko człowiek siada i w wygodnym miejscu, kawusia. Tak, ja tak. Na przykład sobie tam w domu coś robię i nagle dostaję SMS-a, napisałam, patrz, a tekst fajny? I ziemniaki przypalone na przykład. Ja nie gotuję. No ale koleżanka.
No, czyta tekst, później przypada. Ja się staram, nawet mi to idzie, chociaż ostatnio chyba już jakoś tak sobie wmówiłam, że mi też to kiepsko idzie. I te pyszne ciasta, które wyjęłam, to się tak wzięły i rozlały. Ale dziewczyny powiedziały, że nie, one nadal są ważne, super. Ważne, że smakowały. Produktów nie chciała wrzucić do garnka, więc i tak byłaś krok dalej. Ale szczerze powiedziawszy, mam nadzieję, że naszych telewidzów też zachęciłyście do tego, żeby posłuchać, zobaczyć, bo jest teledysk, jest mamy piosenka, nadzieję. Ta płyta nazywa się Co się stało. Tak? Bo tak się wzięło i się stało. No to może zapowiedzmy pierwszą piosenkę z tej płyty. Właśnie to jest piosenka, od której się wszystko zaczęło. Co się stało, bo będąc mamą, to te moje dzieci, Durś i Ciurkiem, do mnie, mamo, mamo, no i ja regularnie, co się stało? I w pewnym momencie one nadal tak robią. Byłam taka zła już, no matko, co znowu? I sobie myślę, a może piosenka o tym, co się stało? I tak I sobie poszło. Napisałam. I teraz jak ona już tak, mamo, co się stało? I tych zwrotek by można jeszcze z 40. Trzeba było ukrócić. To zapraszamy na pierwszy teledysk, na pierwszą piosenkę. Zobaczymy, czy rzeczywiście działa. Szczęśliwy świat zachwiało. Kora spadła z moich nóg. Kora spadła z moich nóg. Mamo! Mamo! Co się stało? Co się stało? Co pod szafą się schowało? Był to taki wielki duch. Taki wielki, wielki duch. Tak od rana do wieczora biegasz tu. Duszkę małą. Nie wiem, gdzie jest misio mój. Oj, kochany misio mój. Mamo! Mamo! Co się stało? Co się stało? Czy cię coś gdzieś zabolało? Nie, 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 nie. Tylko nie przytulić chcę. Tak od rana do wieczora biegasz tu i tam. To był dopiero wstęp. Mam nadzieję, że przypadło Państwu do gustu. Nasze dziewczyny na swoim facebookowym profilu zarażają pozytywizmem, zarażają taką energią do życia. Jak przygotowywałem się dzisiaj do tego spotkania, do naszego programu, to pozwoliłem sobie tam wejść, trochę poszperać i szczerze powiedziawszy, tam nie ma smutnych min, tam jest radość, zadowolenie. I co najlepsze, chyba, że nie znalazłem. To fabryczne jak, to jest. No fabryczne? Tak mamy normalnie, tak. Tak na co dzień? Tak. Mężowie co na to? Ja, no już też tak mają. Też tak mają już? Jak ma dość, to wychodzi z domu. Czyli to prawda jest, że optymizm może być zaraźliwy. Tak, ja mi kiedyś właśnie Agatka powiedziała taką mądrą rzecz, bo czytała taką książkę mądrą, że człowiek jakby emanuje sobą na 1,50 m. I to naprawdę działa. Czyli na mnie działa. Tak, no właśnie. Nie działa. Tak, ale to działa we dwie strony. Niestety. Bo to było w sumie, ja to czytałam ze względu, jako nauczyciel, że jak nauczyciel wchodzi taki naburmuszony do klasy, to ta klasa to odbiera. No i faktycznie tak jest. Dlatego nauczycieli się nie denerwuje generalnie. Ale jak nauczyciel wejdzie zdenerwowany, to powinien powiedzieć, dzisiaj mam gorszy humor,
trzymajcie się z dala. Dwa metry łapki dalej. To jest taka myśl, bo ja tu przyglądam się kątem oka na naszego operatora, jest dalej niż 1,5 metra i to rzeczywiście, no, ten optymizm nie działa, nie? Tamtą stronę. To my się przybliżymy. Chodźmy. Śmiechnął się pan Andrzej, pozdrawiamy za kamery. Zabawy urodzinowe, festyny, bale karnawałowe. Skąd czerpiecie do tego wszystkiego pomysły? Tak, pomysły uwielbiamy sobie utrudniać. Tak. Bo jak jest bal karnawałowy, to jest tam jakiś temat, nie wiem, bezludna wyspa, ciach, i idziemy do różnych sklepu budowlanego. Na przykład. Nazwy nie powiemy. Pierwszy był bardziej meblowy i akcesoria takie, więc tam powstał pierwszy bal karnawałowy. Cała impreza w jednym sklepie. Ale stwierdziłyśmy, że za prosto nam poszło, więc kolejny wymyśliłyśmy w budowlanym sklepie. Tak. I ludzie się dali wciągać, bo jak mówiliśmy o jakiejś rurze, że to jest wąż, który wysunie się i będzie atakował, to się zatrzymywali i wręcz nawet mówili, to ja sprawdzę. Dobrze. Tam ta zabawa na tych ludziach, nie? A jeden pan, który podszedł, to powiedział, że on się tak po prostu zainteresował, że on przejdzie z nami cały sklep. Ładnie nam się tutaj rozmawia. Z tej płyty macie mnóstwo piosenek, ale dzisiaj tutaj trzy chcecie zaprezentować. Pierwsza już była, Mamo, Mamo. Od tego się zaczęło, jak tutaj powiedziała Agata. Ale jest jeszcze kolejna, są jeszcze kolejne. Między innymi Antocha. Antocha też powstała w szkole, bo prowadząc zajęcia, no tak jak nauczyciel może mieć gorszy humor i lepszy humor, tak jak każdy człowiek i dzieci też czasami po prostu mają gorszy humor. I jedno dziecko cały czas marudziło. Po prostu czego się nie tknęła, to jej nie wychodziło, marudziła, no i no, miała na imię Antocha. No i tak po prostu wyszedł ten utwór i w tej samej szkole nagraliśmy ten teledysk, co prawda z inną klasą. Z inną Antochą. Z inną Antochą, która na co dzień jest przewesołą, uśmiechniętą i radosną dziewczynką, a tak genialnie zagrała, że naprawdę przez te 2 minuty można na nią patrzeć. Jest, jak można być takim smutnym? Ale na koniec, w ostatniej scenie jest jej taki prawdziwy uśmiech, który ona ma na co dzień. Cały czas się tak uśmiecha. No, tak, jak tak mówicie, to się zastanawiam, bo to w każdym środowisku chyba jest taka Antocha. Czy bywa czasami, tak, nie? Ale to jest... nawet ja dzisiaj no, rano byłam taką nawet. Antochę. Ja się tak marudziłam z rana. Tak, że kąsasz, tak, ale tak. Potem... No to po prostu na zdjęciach właśnie to wychodzi, że ten uśmiech to już nie jest taki uśmiech. I to mówię, Sandra, jak zaś będę miała tą twarz, to mi powiedz. Znaczy, szczerze powiedziawszy, nie widziałem was nigdy jeszcze, żeby nie było tego uśmiechu na twarzy. Może no, szybko przechodzi. Kiedyś, szybko przechodzi, tak? No to jest, ale to jest bardzo pozytywne, bo tą energią naprawdę taką pozytywną można zarażać i to w 100% jest autentyczne i prawdziwe, że rzeczywiście dobry humor powoduje, że robi się, jak ktoś jeden ma, to zaraz wszyscy pozostali no, również. To czy przy tej okazji też możemy wspomnieć o pani Sabince i pani Moniczce, które brały udział w teledysku Antocha, które są też nauczycielkami i właśnie też mają taką niesamowitą chęć do zabawy z tymi dziećmi i one się na tyle przygotowały, że ona powiedziała, że zawsze chciała, Sabinka tak powiedziała, że zawsze chciała wziąć udział w czymś takim, a teraz może i ona była tak fantastycznie przygotowana i dzieci też od niej się uczyły, że to nie tylko my wariatki mamy jakąś wizję, nie tylko dzieci się mają wygłupiać i coś robić, tylko pani nauczycielka, która na co dzień uczy ich literki i dodawania i mnożenia, nagle zamieni się w panią nauczycielkę, która będzie to grała. I miała chęć, nie wstydziła się i bardzo radośnie to wszystko wyszło. No to pozdrawiamy wszystkich tych, którzy brali udział w tym teledysku, w tej produkcji i zapraszamy. Antocha, tak? Antocha. Beczy, krzyczy szlocha ta Antocha, wkurza się na wszystkie dzieci, głośno mówi im pienocha. Och Antocha, och Antocha, dziś jest zła. Och Antocha, och Antocha, pecha ma. Czy do znajomych, aby spokój dali jej i wciąż okiem tym szalonym szuka dziury w całym. Och Antocha, och Antocha, dziś jest zła. Och Antocha, och Antocha.
proszę swoje marszczy. Uśmiech zniknął z twarzy jej. O, Hantosiu, nasza mała, co to za pechowy dzień. Dziwosia pecha załapała. O, Hantocha, o, Hantocha, dziś jest zła. O, Hantocha, o, Hantocha, pecha ma. No tak, tak to czasami bywa też w życiu, jak w tym teledysku. Ale żeby nie było tak, że jest tylko wesoło, to bardzo często też bierzecie udział w akcjach charytatywnych, gdzie ktoś inny potrzebuje tej pomocy. Może być też oczywiście na wesoło, choć z drugiej strony bardzo często jest jakaś poważna sytuacja, jakaś choroba, czyjeś nieszczęście. Też pomagacie, też się włączacie. Też pomagamy. No tak jak już koleżanka Sandruśka tutaj powiedziała, że zaczęło się od Jagódki i dla Jagódki grałyśmy potem jeszcze dwa razy. I z Jagódką w sumie dalej mamy kontakt. Natomiast też jest taka, w Chorzowie działa pani Anetka, która bardzo dużo robi dla społeczności i też staramy się tam bardzo często jej jakoś pomóc, albo w organizacji Dnia Sąsiada, albo innych imprez. Także jak możemy, to pomagamy. Natomiast no czasami się nie da, no ale... Ale zawsze jesteśmy chętne do jakiejkolwiek współpracy, jeśli tylko możemy w jakiś tam... Jak ten nasz humor i ten nasz uśmiech może jakoś pomóc, to my z chęcią. No ale pomagać, myślę, że zawsze warto, ta dobroć później, ta dobra energia zawsze wraca. Zawsze wraca. Gdzieś tam mamy takie motto w ogóle, że zawsze właśnie się wszędzie uśmiechamy i wszędzie mówimy dzień dobry. To jest bardzo ważne. Dzień dobry jest najważniejszy. A tak razem? Tak, czy tak? Nie, nie. Znaczy często już teraz jest takie synchroniczne dzień dobry, jak idziemy razem. Ale nawet jak działamy gdzieś tam osobno, znaczy gdzieś po prostu idziemy na zakupy to jest nawet. Najważniejsze. Dzień dobry jest najważniejsze. Ile razy to wraca te dobre dzień dobry, tak. Bo jak już się zacznie z takim, no to różnie później bywa. To. Nawet czasami takie warsztaty prowadzimy dla animatorów i to jest chyba 30 minut mówienia na sam temat dzień dobry. Tak. Dzień dobry jest podstawą. I potem jak się gdzieś z nimi widzimy na imprezie, to one mówią, pamiętałyśmy, wchodziłyśmy wszystkie, mówiłyśmy dzień dobry. No. Ale rzeczywiście można 30 minut wałkować na takich warsztatach dzień dobry? Dzień dobry. Tak, bo to jest pomowa ciała, to jest intonacja, jaką my to powiemy i to są przykłady, gdzie nam to dzień dobry pomogło, a jak działa brak dzień dobry. Jakieś najbliższe plany? Tak, mamy takie plany. Jakie mamy plany? Czy ty jedziesz na wakacje? Ja jedę na wakacje. No, myśmy potraktowali dwa dni szkolenia wakacjami, chwilowo, może gdzieś spontanicznie pojedziemy. Ale no nawet u siebie jest nie, fajnie. No, takie najbliższe plany, jeśli chodzi o piosenkę, to czekamy, bo w każdej chwili powinniśmy dostać piosenkę, którą nagrywałyśmy tam dwa tygodnie temu. Ona też jest częściowo wakacyjna, ale o przygodach, o takich bezpiecznych przygodach, na co w czasie wakacji zwrócić uwagę. No więc ona tak już za chwil parę powinna być na naszym YouTube. Gdzie was można znaleźć? Co poniedziałek w Skansenie możemy teraz zapraszać na wakacje. Od 10 do 13, kultura to nasza natura. I tam w którejś z tych chat, tak? Czy na scenie? Na scenie, ale w chata zawsze też jest jakaś otwarta, gdyż zaczyna się wszystko grą terenową.
No mnóstwo się dzieje. Można tańczyć, zabawy sportowe mamy, zawsze są zabawy plastyczne. Opowieści o śląskich demonach. Dzisiaj były heksy, południce, meluzyny i strzygi. Skoro o wakacjach, to za moment zaprosimy na zakończenie na teledysk, ale wcześniej się jeszcze pożegnamy, bowiem to był program Gość Dnia. Dzisiaj tutaj w studiu naszej telewizji goście wyjątkowi: Agata Gruszka-Zorychta i Sandra Grzybek i wspaniała żaba. Która ma dziś urodziny. Która ma dziś urodziny? Tak, dzisiaj jest. Dzień żaby. Dzień żaby jest. Miałem wiedzieć wcześniej. Przygotowalibyśmy jakiś prezent, ale to może już poza anteną. My Państwa zapraszamy na ostatnią muzyczną odsłonę tego programu, a więc piosenkę pod tytułem Wakacje. I cóż, żegnamy się do następnego razu. Jeżeli ktoś chce naszych gości spotkać, zapraszamy do skansenu, na festyn, na jakąś imprezę integracyjną. Można zaprosić dzieciaki, na pewno będą mega zadowolone. Dziękujemy za rozmowę. Do widzenia. Powiedzieć.